10 października wspominamy świętego Paulina z Yorku, biskupa. Paulin z Yorku należy do drugiej grupy misjonarzy, wysłanych w 601 roku przez świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, do Anglii, do Królestwa Northumbrii. Według zapisu świętego Bedy, Paulin był kapelanem królowej, świętej Ethelburgi, drugiej małżonki, króla Northumbrii, świętego Edwina. Jemu też właśnie przypadło w udziale udzielenie chrztu świętemu Edwinowi. Kronikarz podaje, że odbyło się to w samą Wielkanoc 627 roku, a za królem poszło tak wielu panów i ludu, że trzeba było udzielać chrztu w rzece Swele w pobliżu Katerik oraz w rzece Glen w pobliżu rezydencji królewskiej w Jewerng. Paulin, ciesząc się pełnym poparciem dworu królewskiego i panów, mógł spokojnie przemierzać całe królestwo i wszędzie głosić Ewangelię. Udzielił wielu osobom chrztu, wystawił kilka kościołów i kaplic, sprowadził kapłanów. Niestety nadszedł czas powrotu pogaństwa. W bitwie pod Hartfield 12 października 632 roku na polu walki z Walijczykami padł święty Edwin. Pogańscy najeźdźcy zaczęli palić i niszczyć chrześcijańskie kościoły i mordować kapłanów. Królowa święta Ethelburga musiała ratować się ucieczką razem ze świętym Paulinem. Powróciła do swojej ojczyzny w Kencie, potem udała się do Francji i wstąpiła do jednego z klasztorów, Farmoutier. Tam została ksienią po swojej przyrodniej siostrze, świętej Satrydzie. Również Paulin udał się do Kentu, gdzie został biskupem w Rochester. Tam też pożegnał ziemię dla nieba 10 października 644 roku. Zanim pogańscy Walijczycy zniszczyli dzieło ewangelizacyjne w Northumbrii, było ono tak dojrzałe, że papież Honoriusz I myślał o założeniu stałej hierarchii kościelnej w tym kraju. W tym celu mianował arcybiskupem świętego Paulina. Posłał mu nawet paliusz metropolity ze wszystkimi uprawnieniami biskupa misyjnego. Niestety Paulin musiał patrzeć z bólem na ruinę swoich trudów. Za to królestwo Kentu korzystało z jego gorliwości misyjnej i doświadczenia wielu lat na polu ewangelizacyjnym. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Paulina, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.